19 lutego to wyjątkowy dzień w kalendarzu. Szczególnie w kalendarzu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To właśnie 19 lutego 1473 roku urodził się Mikołaj Kopernik. Prawdziwy człowiek renesansu. Prawnik, urzędnik, dyplomata, duchowny, ale przede wszystkim astronom. Jego naukowa droga rozpoczęła się tu, w Toruniu, w szkole miejskiej przy kościele świętego Jana. Zdobyte tam wykształcenie pozwoliło mu na studia w Akademii Krakowskiej. Zajęcia, w jakich uczestniczył, to m.in. arytmetyka, geometria i oczywiście astronomia. Głód wiedzy zaprowadził Kopernika do Włoch, gdzie kontynuował naukę na Uniwersytecie w Bolonii. Przedmiotem, który wtedy intensywnie zgłębiał, było prawo. Natomiast medycynę studiował na Uniwersytecie w Padwie, który wtedy słynął z wysokiego poziomu nauczania właśnie w tej dyscyplinie. Stopień doktora prawa kanonicznego Kopernik uzyskał na Uniwersytecie w Ferrarze, położonej około 80 km od Padwy. Otrzymanie dyplomu nie zakończyło naukowych poszukiwań Mikołaja Kopernika. Badania, które prowadził, wywołały jedną z największych rewolucji naukowych w historii. Zwane są dziś przewrotem kopernikańskim. W dziele o obrotach sfer niebieskich uczony udowadniał, że to nie Słońce krąży wokół Ziemi, a Ziemia wokół Słońca. Nic więc dziwnego, że stał się patronem uczelni, która w 1945 roku powstała w jego rodzinnym mieście, a dzień urodzin Kopernika stał się największym świętem uniwersytetu. Co roku, 19 lutego, cała społeczność akademicka składa hołd Mikołajowi Kopernikowi, bo idee oraz wartości prezentowane przez tego wybitnego uczonego są obecne na Uniwersytecie jego imienia również dziś. W ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza stworzono 5 centrów doskonałości, każde zajmujące się inną dziedziną. Jest wśród nich również astronomia. Ulubiona dyscyplina naukowa Mikołaja Kopernika, która również dziś za sprawą teleskopu Jamesa Webba znów przyciąga uwagę całego świata. Doktor Agata Karska z UMK jest jedyną Polką w gronie 18 naukowców, których Europejska Agencja Kosmiczna wyłoniła do utworzenia regionalnych centrów wiedzy o tym kosmicznym teleskopie. Naukowy firmament Uniwersytetu Mikołaja Kopernika tworzy wiele badaczek i badaczy, którzy sięgają gwiazd w swoich dziedzinach. By dać wyraz najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców, od 2020 roku obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. Święto ma wzmacniać zainteresowanie nauką i inspirować do pójścia w ślady wybitnych ludzi nauki. Za jednego z najwybitniejszych polskich odkrywców uważany jest oczywiście Mikołaj Kopernik. I to właśnie 19 lutego, czyli dzień jego urodzin, został wybrany na datę nowego święta państwowego.